Szczęść Boże wszystkim, witam Was. Mateczek na swoim vlogu poświęconym sterownikom PLC, bibliotece Qt, a także językowi programowania C++. Zapraszam na kolejny kurs programowania, tymczasem tematem będzie Android i sterownik PLC. Na początku chciałbym przedstawić bibliotekę, którą można pobrać z GitHuba, link w opisie. Biblioteka jest mojego autorstwa na podstawie biblioteki NoDave. Jest to biblioteka, składa się z kilku plików plus dwa pliki z biblioteki LibNodave'a. NoDave H i NoDave C. Uruchommy Qt Creatora. Qt Creator tym razem nie będzie to domyślny, ale pobrałem ze strony Qt przystosowany do Androida wersję. Tak na początek, żeby było mi łatwiej. Otwórzmy projekt i otwórzmy projekt naszej biblioteki. PLC Qtlib. Qt PLC Lib. Jest. PLC Pro, otwórz. Wybierzmy teraz wersję dla Androida. O, mogłem skompilować tą drugą. Dobra, niech będzie Android 7.5. I naciśnijmy przycisk buduj. Gdy już wszystko się ten... Buduj. Zbudujmy bibliotekę dla Androida. Biblioteka się zbudowała, tylko dla wersji debug. Przejdźmy do folderu, żeby zobaczyć, jak ona mniej więcej wygląda. Jest PLC Qtlib Build. Wewnątrz mamy plik z rozszerzeniem A, czyli nasza biblioteka. Teraz przełączmy się na tryb Relays, gdyż taka wersja biblioteki będzie nam koniecznie potrzebna. I ponownie kliknijmy ikonkę młotka, buduj bibliotekę. Biblioteka została zbudowana. Teraz, gdy biblioteka została zbudowana, będzie drugi katalog z dopiskiem Relays. Jest również tutaj plik biblioteki. Możemy zacząć zakładać nowy projekt. Otwórz projekt. Aplikacja Qt Quick, gdyż będzie to aplikacja z wykorzystaniem również QML-a. Nazwiemy to test Android PLC. QML. Dalej. Bez pliku UI. Dalej. Wersje. Również kompilator. Wersje narzędzi dla Androida. Qt 8.0. Android RM ABI. Dobra. Dalej. I zakończ. Ok. Aplikacja domyślna została wygenerowana. Skasujmy to Mouse Aria i Title. Aplikacja będzie polegała na tym tylko, że w jednym polu tekstowym, który będzie ten, pojawi się odpowiednia wartość komórki ze sterownika PLC. Będzie to bardzo prosta aplikacja. Skasowaliśmy trochę tych rzeczy prawdopodobnie zbędnych w QML-u. No i przejdźmy do programowania na razie w C++. Pierwszym etapem będzie dodanie biblioteki do projektu. A, dodanie klasy worker najpierw, czyli, no dobra, zacznijmy budować klasę worker. Klasa worker musi dziedziczyć poku object, jeżeli chcemy mieć z niej dostęp do, z QML-a dostęp do tej klasy. Klasa worker została wygenerowana. Następnie przejdźmy, żeby do projektu dodać bibliotekę. Dodaj bibliotekę. Zewnętrzna biblioteka, dalej. I wskazać pliki z biblioteką dla Linuxa, bo Android jest swego rodzaju odmianą Linuxa. Build, w katalogu build. Build. Relays, wersja jest od Androida. Będzie biblioteka. Zaznaczmy plik biblioteki, damy otwórz. Następnie niżej ścieżka do nagłówków, czyli ścieżka inaczej do źródeł biblioteki. OK. Dalej. Dalej i zakończ. OK. Projekt został wygenerowany. Biblioteka została dodana do projektu. Czas ją podinkludować. Include
Worker H. Pelce Kutelip H. Coś nie widzi. PLC Qtlibha. Czasami tak ma, że zanim pliki nie są tam przeprasowane, to podkreśla, dlatego zbudujmy ten fragment projektu, automatycznie podkreślenie powinno zniknąć. Jeżeli nie ma literówek. Ok, jak widać, pliki się ponownie przeindeksowały, podkreślenie zniknęło, biblioteka jak gdyby została dodana. Będą podpowiedzi odnośnie tej biblioteki w dalszej części projektu. Więc możemy śmiało zacząć dalszą pracę. Zbudujmy strukturę, która będzie reprezentowała nasz blok danych w sterowniku PLC. PLC Word i będzie to na początek jeden bit, jakieś pole bitowe. OK. I drugie też będzie PLC Word i niech będzie to słowo. OK, będziemy tylko się do tego słowa dobierać, DBW2, żeby było w miarę szybko na potrzeby kursu. Blok będzie DB się nazywał. No i to by było na tyle. Struktura taka podstawowego bloku została zadeklarowana. Destruktor. Klasy worker. Jest zadeklarowany. I teraz trzeba zadeklarować wskaźnik na obieg naszej biblioteki. PLC Qtlib. Wskaźnik PLC. Ma być to wskaźnik, gwiazdka. OK. Możemy teraz przejść do implementacji konstruktora. Przejdźmy między nagłówkiem a źródłem. No i stwórzmy nasz obiekt PLC równa new. PLC Qtlib. I przekażmy mu odpowiednie parametry do konstruktora, m.in. adres IP sterownika. W tym wypadku będzie to adres naszego komputera z Windowsem, gdyż jak już ktoś oglądał wcześniejsze kursy, sterownika nie posiadam. Adres IP sterownika, teraz blok danych, który będziemy czytać DB10. Rozmiar bloku, który będziemy czytać 4 bajty. I przekazać teraz w bibliotece wskaźnik na naszą strukturę do wypełnienia. Strukturę pól bitowych, która reprezentuje blok danych. Unsigned char i adres DB. W nawias. Rzutowanie. I operator wyłuskania adresu DB. Obiekt jest gotowy. Teraz należy wystartować PLC start. W tym momencie biblioteka zacznie zbierać dane i wypełniać nasz blok danych, czyli odczytywać blok danych w odstępach regularnych około sekundowych. No i teraz należy dokonać połączenia, kiedy dane zostaną wypełnione ze slotem. Więc zadeklarujmy nasz slot, w którym ma być podłączona biblioteka. Będzie to na przykład DBO update. I oczywiście od razu sygnał, który wyśle biblioteka do QML-a, ponieważ QML jedną z metod jego obsługi można wysłać do niego sygnału, więc sygnał DB update. Też, on będzie wysyłany z obiektu worker do QML-a. Będzie to jak gdyby forward sygnałów sterownik tej biblioteki. Bo zaraz zaimplementujemy DB update i implementacja będzie polegała po prostu na tym, żeby przeforwardować sygnał, czyli emit sigdb update. OK. Czyli chodzi o to, że gdy nasz sterownik odczyta dane, obiekt PLC odczyta dane, wówczas wywoła się slot, że dane zostały odczytane i on wyemituje slot już do QML-a, sygnał do QML-a, dzięki któremu będziemy mogli w GUI QML zareagować na tą daną. Czyli łączymy sygnał connect PLC signal data ready. Z slotem this.
Obiektem odbiorem, z odbiorcą sygnału będzie DIS i slot będzie się nazywał DB Update. OK. No i przejdź, jeszcze została implementacja destruktora, refaktoryzacja, dodaj definicję worker CPP, PLC stop triad, czyli zatrzymaj wątek cyklicznego odbioru danych ze sterownika, no i skasuj obiekt PLC delete writer. Gdy wątek zostanie zatrzymany, obiekt PLC powinien ulec skasowaniu. Teraz, aby móc z naszego obiektu worker dobrać się do QML-a, musimy zadeklarować jakąś properties. O, to jest tylko teraz zmiana, że te pola u góry nie muszą być publiczne, mogą być prywatne. Wszystkie deklaracje powyżej stają się automatycznie prywatne. No i dobrze, QProperties. QProperties, będziemy chcieli odczytać jakąś daną, czyli zrobić na przykład właściwość DB2, DBW2. Jeżeli będziemy chcieli się dobrać do tej właściwości, to po prostu będziemy odczytywać jako właściwość DBW2. Trochę edytor oszalał. Właściwość charakteryzuje się tym, że oprócz nazwy właściwości, po słowie kluczowym read, jest jeszcze funkcja, która będzie się wywoływała, gdy tą właściwość będziemy chcieli odczytać. No i tą funkcję nazwiemy zaraz readDBW2. Za chwileczkę. Read. To będzie tylko do odczytu właściwość, ponieważ właściwość ma jeszcze dodatkowe parametry, takie jak sygnał, który zostanie wywołany w wyniku zmiany właściwości, a także funkcja, która zapisuje tą właściwość. My będziemy chcieli tylko odczytać i właściwość i ta funkcja, która posłuży nam do odczytania właściwości, będzie się nazywała readDBW2. Zadeklarujmy tą funkcję. Kopiuj, Ctrl C, no, nie podpowiada, więc kopiuję. Funkcja będzie zwracała wartość typu int. I implementacja funkcji będzie dość krótka, bo ma zwrócić z naszej struktury DB słowo. Czyli otwórz nawias i return. I teraz, ponieważ słowa w PLC-ku są inaczej skonfigurowane, więc użyjemy funkcji PLC word to int i zwróć słowo. Przekonwertuje bajty, odwrotna kolejność bajtów. OK. Czyli na tym sposobem mamy nasz obiekt klasy worker gotowy. Skompilujmy, zobaczmy, czy są jakieś błędy. Obiekt worker wydaje się, klasa worker wydaje się być gotowa. A kolejnym etapem jest przejście do funkcji main i zadeklarowanie obiektu, zadeklarowanie klasy worker jako typ dla QML-a. Tutaj należy podinkludować w main CPP dwie rzeczy. Pierwsze to będzie qtql i drugie to będzie worker. Worker.h. OK, teraz QML register type, żeby zarejestrować typ dla QML-a. Typem będzie worker. I teraz tak, nazwa modułu to będzie main module. Mój moduł. Jeden wersja 1.0. No i nazwa, jak będzie on widoczny, ten typ w QML-u, jako worker, z wielkiej litery. No i to by było na tyle. Skompilujmy jeszcze raz, żeby sprawdzić, czy w tym oto małym kodzie nie ma jakiegoś rażącego błędu. Next work.
Teraz należy przejść już do QML-a i zacząć się bawić w samym QML-u, czyli po prostu zaimportować moduł, import. Wersja 1.0. I teraz worker powinien się... O, i tu jest jakiś kolejny... Czasami ten w QML-u tak ma, że z podpowiedziami jest właśnie problem. Albo gdzieś literówka. No dalej jest problem. Zbudujmy ten fragment kodu. Przerwa techniczna na chwilę. No dobra, skasujmy ten tekst, bo prawdopodobnie on powodował też problemy. I ponowne przebudowanie sprawiło, że zaczęło już podpowiadać. Teraz sygnał, który z obiektu worker, będzie to wywoływał się zawsze, kiedy ten sygnał wyemituje obiekt worker, czyli sygnał updated db, czyli blok danych zaktualizowany. Następnie przez id obiektu textEdit odwołamy się do jego tekstu, czyli wypełnimy tekst po prostu wartością właściwości. Jak ta właściwość się nazywa? Ano w pliku worker.h mamy właściwość, będzie się nazywała dbw2 zwyczajnie. Property int dbw2. Ctrl-C. dbw2. Ok, nawet podpowiedział. Dobra, to by było na tyle. Mały projekt na Androida jest gotowy. Czas go najpierw skompilować w całości, następnie wgrać na telefon. Wgrywanie na telefon, jak się skompiluje, zieloną strzałeczką RAM. I zielona strzałka RAN, wgrywanie na telefon. Pojawił się Nexus 5X, to jest mój telefon z Androidem. Zainstaluj. O, uruchamianie procesu instalacji na Androida. Auto magicznie samo się dzieje. No i kończymy zabawę, przechodzimy teraz na Windowsa, siłą magicznej wideoedycji. Na Windowsie mam już otwarty Sematic Manager, tworzę blok DB10, który będę chciał odczytać telefonem. OK, otwieram ten blok i dokładam zmienną, która będzie DBW2. Pierwszej nie ruszam, jest to taka pusta przerwa, żeby czytać drugą po prostu. DBW2. Jest to moje pierwsze w sumie starcie z Androidem, więc przykład też dość taki prosty. Uruchamiamy symulator sterownika PLC, ikonką Start Simulator i do symulatora wgrajmy te dwa pliki. Właściwie chodzi nam tylko o DB10, no ale wgrajmy dwa. Download, jest. Pliki zostały wgrane. Monitor Modify Variables, możemy monitorować te dane, wpiszmy dbw2, db10 dbw2, ponieważ z bloku db10 chcemy to czytać. Kropka, ok, przejdźmy na decimal. No i możemy włączyć sygnał monitoringu, jak na razie wartość jest równa 0. Następnie musimy, żeby się połączyć z symulatorem, musimy otworzyć Net2PLC-SIM, taki program. Uruchom jako administrator. I dodamy sterownik. On automatycznie wykrywa adres IP 11, to jest naszego komputera. 01 to jest sterownik, taki ma adres, taki wirtualny, czyli symulator sterownika, taki ma adres. Dajemy start server. I... z prawej strony magią wideoedycji pojawia się nagranie z mojego telefonu z Androidem.
na którym uruchamiamy aplikację za chwilkę test PLC Android, pojawiło się jedna ikonka z numerem 0, jest to odczyt właśnie DBW2. Wpiszmy 11 i dajmy strzałkę, na telefonie z Androidem pojawiła się wartość 11. Wpiszmy wartość 555, strzałeczka do sterownika i na telefonie pojawia się wartość 555. Jeszcze jeden test, 777, strzałeczka i na telefonie pojawił się wartość 77. Dziękuję wszystkim za uwagę, szczęść Boże, do usłyszenia, cześć.